Część piąta. Moje przygody morskie. Rozdział dwudziesty Jak rozpoczęły się moje morskie przygody? Buntownicy nie powrócili już. Z głębi lasu nie padł ani jeden strzał. Kapitan przypuszczał, że rozdawali dzienne racje żywności. Byliśmy więc panami sytuacji i mieliśmy czas spokojny na przeniesienie rannych oraz przyrządzenie obiadu. Dziedzic z moją pomocą, pomimo niebezpieczeństwa, zajął się gotowaniem jadła na dziedzińcu jednakże nawet na dworze niewysłowioną zgrozą przejmowały nas dochodzące tu głośne jęki pacjentów doktora z ośmiu ludzi którzy padli w akcji tylko trzech jeszcze oddychało pirat zraniony przy strzelnicy hunter i kapitan smolet spośród nich dwaj pierwsi byli tak jakby nieżywi korsarz istotnie skonał pod nożem doktora a hunter pomimo wszelkich zabiegów z naszej strony nie odzyskał już przytomności na tym świecie. Leżał przez dzień cały, sapiąc głośno, jak niegdyś stary korsarz w naszym domu podczas ataków apopleksji. Lecz żebra miał strzaskane uderzeniem i czaszkę zgruchotaną przez upadek. Następnej nocy, bez żadnego znaku ani odgłosu, odszedł do stwórcy. Co się tyczy kapitana, jego rany były rzeczywiście bolesne, ale nie niebezpieczne. Żadna część ciała nie była poważnie uszkodzona. Kula Andersona, gdyż to Job pierwszy go postrzelił, przebiła mu łopatkę i zadrasnęła płuca. Zresztą nieszkodliwie. Druga jedynie przerwała i naruszyła kilka mięśni w łydce. Wedle orzeczenia doktora mógł niewątpliwie łatwo przyjść do siebie, lecz na razie i w ciągu najbliższych tygodni nie wolno mu było chodzić ani poruszać ramieniem, ani też wiele mówić, o ile potrafi się powstrzymać. Moje przypadkowe zadraśnięcie było jak ukąszenie komara. Doktor Livesey zalepił je plastrem, a na dodatek wytargał mnie za uszy. Po obiedzie dziedzic i doktor siedzieli przez chwilę koło kapitana, naradzając się. Już pod wieczór, kiedy się nagadali do syta, doktor wziął kapelusz i pistolety, przypasał kordelas, włożył mapę do kieszeni, a muszkiet na ramię przeszedł przez palisadę od strony północnej i pośpiesznie począł przedzierać się przez gęstwinę. Siedzieliśmy obaj, Grey i ja, w najgłębszym kącie budynku, tak iż byliśmy oddaleni na odległość głosu od naradzających się naszych dowódców. Grey wyjął fajkę z ust i zapomniał ją znowu włożyć. Takim zdumieniem napełniło go to, co ujrzał. Co u morskiego diabła, przemówił. Czy doktor Livesey dostał bzika? Co to, to nie odpowiedziałem. Ręczę, że jemu chyba ostatniemu z nas wszystkich przytrafiłoby się coś podobnego. Dobrze, druhu, rzekł Grey. Może on i nie ma bzika, ale w takim razie to ja już na pewno zbzikowałem. Wierz mi. Jestem pewny, odparłem, że doktor ma jakiś plan. O ile się nie mylę, poszedł spotkać się z Bengunem. Później się okazało, że miałem słuszność. Tymczasem, ponieważ w domu panował nieznośny upał, a niewielki skrawek piasku w obrębie palisady był rozprażony od południowego słońca, ułożyłem sobie w głowie nowe postanowienie, które nie pod każdym względem było rozsądne. Zacząłem zazdrościć doktorowi, że wędrował w chłodnym cieniu kniei pośród śpiewu ptaszencego i przyjemnego zapachu sosen, gdy ja tu się przypiekałem z ubraniem przylepionym do roztopionej żywicy. Dokoła mnie tyle było krwi i leżało tyle nieszczęsnych trupów, że miejsce to przejmowało mnie odrazą niemal tak silną, jak strach. Przez cały czas, gdy sprzątałem wnętrze domu, a następnie zmywałem po obiedzie, ów wstręt i zazdrość rosły i potęgowały się we mnie, aż na koniec znalazłszy się w pobliżu worka z sucharami i korzystając z tego, że nikt na mnie nie zważał, uczyniłem pierwsze przygotowania do ucieczki. Mianowicie napełniłem sobie obie kieszenie kurtki sucharami. Byłem nierozsądny, jeśli chcecie. Niewątpliwie przedsięwziąłem czyn szalony i zuchwały. Jednak postanowiłem wykonać go z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności. Te suchary, gdyby mi się coś przydarzyło, miały mnie ocalić od śmierci głodowej, przynajmniej do dnia następnego. Drugą rzeczą, w którą się zaopatrzyłem, była para krucic. A że miałem już przy sobie rożek z prochem i kulki, czułem się należycie uzbrojony. Plan, jaki miałem w głowie, nie był sam przez się najgorszy. Miałem dojść do ławicy piaskowej, która oddziela przystań po stronie wschodniej od Otwartego Morza. Znaleźć białą skałę, którą spostrzegłem poprzedniego wieczoru, i wybadać, czy tam, czy też gdzie indziej, Bengun ukrył swą łódkę. Po dziś dzień jestem przekonany, że przedsięwzięcie to warte było zachodu. Byłem jednakże pewien, że nie dostanę pozwolenia na opuszczenie warowni. Dlatego też zamierzałem pożegnać się. Po francusku i wymknąć się, gdy nikt nie będzie pilnował. Ten zaś postępek był wielce nieodpowiedni i pogorszył całą sprawę. Bądź co bądź, byłem tylko chłopcem i powziąłem postanowienie. Otóż w końcu nadarzyła się taka sytuacja, że trafiła mi się wspaniała okazja. Gdy dziedzic i grej zakładali nowy opatrunek kapitanowi, a całe wybrzeże było puste, przeskoczyłem przez częstokół i dałem nura w najbardziej zwarty gąszcz. Zanim spostrzeżono mą nieobecność, oddalałem się poza zasięg wołania mych towarzyszy. Było to drugie moje zuchwalstwo o wiele gorsze od pierwszego, jako że na straży domu zostawiłem jedynie dwóch ludzi. Jednakże ono właśnie, podobnie jak poprzednie, przyczyniło się do uratowania nas wszystkich. Skierowałem kroki wprost ku wschodniemu wybrzeżu wyspy. Umyślnie obrałem sobie drogę wzdłuż morza, aby nie wpaść komu w oko od strony przystani. Było już późne popołudnie, niemniej jednak słońce przygrzewało. Gdy przedzierałem się przez wysoki las, dochodził mnie z oddali nie tylko nieustanny grzmot bałwanów morskich, lecz i niezwykły szum liści oraz trzeszczenie konarów drzew, co wskazywało mi, że wicher rozchulał się więcej aniżeli zazwyczaj. Niebawem chłodny powiew dotarł i do mnie. Przeszedłszy jeszcze kilka kroków, wydostałem się na odsłonięty skraj lasu i ujrzałem morze. Błękitne i słoneczne aż po widnokrąg. Fale kłębiły się i obrzucały pianą brzeg. Nie pamiętam, by toń morska przy Wyspie Skarbów była kiedy zupełnie spokojna. Choćby słońce prażyło, choćby w powietrzu nie było żadnego tchnienia, choćby powierzchnia pełnego morza była gładka i błękitna, zawsze te potężne fale tłoczyły się wzdłuż rąbka lądu, grzmiąc i hucząc dniem i nocą. A zdaje mi się, że na całej wyspie nie ma ani piędzi ziemi, dokąd by nie doszedł ich hałas. Z wielką radością szedłem obok odmętu, aż przypuszczając, że oddaliłem się dość znacznie na południe, schroniłem się pod osłoną gęstwy krzewów i podpełzłem ostrożnie do grzbietu cypla. Za mną było morze, przede mną przystań. Wiatr morski, jak gdyby wyczerpał się własną gwałtownością, już zwolna przycichał. Zastąpiły go lekkie, zmienne powiewy z południa i południowego wschodu niosąc wielkie mgły. Przystań z nawietrznej strony wyspy szkieletów była cicha i barwy ołowianej, jak wtedy gdyśmy tu przybyli po raz pierwszy. Hispaniola od kabestanu aż po ostatnią linę odbijała się wyraziście w tym niezmąconym zwierciadle. Ze szczytu masztu zwieszała się czarna bandera korsarska. Obok okrętu stało jedno z czułem. U dzioba łodzi siedział Silver. Jego jednego tylko mogłem rozpoznać. A gromadka ludzi opierała się o burty. Jeden z nich miał na głowie czerwoną szlafmycę. Był to drap, którego przed kilku godzinami widziałem przełażącego przez palisadę. Widocznie rozmawiali i śmieli się, choć doprawdy z tej odległości, przeszło milowej, trudno było posłyszeć choć słowo z tego, co mówili. Nagle, ni stąd, ni zowąd, rozległo się wielce, przeraźliwe, Nieludzkie skrzeczenie, które początkowo przejęło mnie okropnym strachem. Wkrótce jednak rozpoznałem głos kapitana Flinta i przypomniałem sobie, jak to nieraz brałem ptaka za migotliwe pióra, gdy siadał na ręce swego pana. Wkrótce potem łódź odpłynęła zmierzając w stronę wybrzeża, a człowiek w czerwonej szlafmycy oraz jeden z jego kamratów zeszli do kajuty oficerskiej. Mniej więcej w tym czasie za lunetą zaszło słońce. A ponieważ mgła szybko gęstniała, robiło się już zupełnie ciemno. Wiedziałem, że nie powinienem marudzić, o ile jeszcze tego wieczora mam odnaleźć łódkę guna. Biała skała, dość uwydatniająca się nad zaroślami, była jeszcze o niecałą milę ode mnie na przesmyku. Szedłem jeszcze sporą chwilę, zanim do niej dotarłem, pełznąc często na czworakach wśród krzaków. Noc już prawie zapadła, gdy dłoń ma oparła się o chropowate urwisko. Tuż pod nim znajdowało się niezmiernie małe wgłębienie, wysłane zieloną murawą, a zakryte usypiskami i gęstymi krzakami sięgającymi powyżej kolan i rosnącymi tam w wielkiej obfitości. W środku tej jaskini znajdował się mały namiot z koźlej skóry, podobny do tych, jakie Cyganie wożą z sobą w Anglii. Opuściłem się do wgłębienia. Podniosłem skrzydło namiotu i znalazłem tam łódź Benaguna. Zrobioną jak najbardziej po domowemu. Niekształtna, przechylona na bok dłubanka z surowego drewna, powleczona wyściółką ze skóry koźlej, włosem do wewnątrz. Łódka była okropnie mała, nawet dla mnie, i trudno mi było uwierzyć, że mógł w niej jeździć dorosły człowiek. Było tam jedno siedzenie poprzeczne, niskie jak tylko może być. Rodzaj podnóżka z przodu łodzi i dwa wiosła do poruszania. Nie znałem wprawdzie wtedy łodzi obciągniętych skórą, jakie robili starożytni brytowie, ale później oglądałem taki właśnie rodzaj łódki i nie mogę dać wam lepszego wyobrażenia o łódce Bena Guna, jak mówiąc, że była to najpierwotniejsza i najlichsza łódź tego typu, jaką kiedykolwiek zrobił człowiek. Miała jednak ona z pewnością tę wielką zaletę, że była nadzwyczaj lekka i zdatna do przenoszenia. Zapewne przypuszczacie, że gdy znalazłem łódkę, miałem na razie już dość włóczęgi. Tymczasem wpadłem na nowy pomysł, którym byłem tak zachwycony, że wykonałbym go na pewno nawet wtedy, gdyby mi przyszło się narazić na gniew kapitana Smoleta. Postanowiłem podkraść się pod osłoną nocy, odciąć Hispaniolę i puścić ją na los szczęścia, żeby dobiła do lądu, gdzie jej się spodoba. Nabrałem przekonania, że po porażce doznanej rano. Buntownicy nie mieli gorętszego pragnienia, jak podnieść kotwicę i popłynąć na morze. Moim zdaniem należało zamiar ten uprzedzić, a ponieważ wiedziałem, że strażnicy, których pozostawili, nie posiadają łodzi, sądziłem, że można tego dokonać z niewielkim narażeniem swej skóry. Przysiadłem, oczekując na zupełną ciemność, i posiliłem się sucharami. Była to noc jakby wybrana z dziesięciu tysięcy innych dla wprowadzenia w czyn mych zamysłów. Mgła zakryła już całe niebo. Ostatnie promyki światła dziennego rozproszyły się i znikły. Absolutna ciemność zalała całą wyspę skarbów. Gdy wreszcie wziąłem na plecy łódkę i, potykając się co krok, wyszedłem z kotliny, w której jadłem kolację, jedynie dwa punkty były widoczne nad całą przystanią. Jednym z nich było na wybrzeżu wielkie ognisko, koło którego odparci korsarze rozłożyli się, ucztując wśród trzęsawiska. Drugie światełko, pełgające nikle w pomroce, wskazywało miejsce, gdzie na kotwicy stał okręt. Fale obracały nim wokoło, tak iż dziób statku zwrócony był teraz ku mnie. Jedyne światła na okręcie mogły być w kajucie. Zatem to, co widziałem, było po prostu odbiciem na tle mgły silnego blasku, który płynął z okna na rufie. Odpływ trwał już od pewnego czasu. Tak iż musiałem brnąć przez długą smugę grząskiego piasku, gdzie kilkakrotnie zapadałem się po kostki, zanim doszedłem do kresu cofających się fal, a brodząc jeszcze w nich przez chwilę, ze znacznym wysiłkiem i zręcznością spuściłem wreszcie moją łódkę na powierzchnię wody. Rozdział 23. Odpływ morza. Jeszcze zanim zrobiłem użytek z mej dłubanki, już miałem sposobność stwierdzić, że była to łódka nader bezpieczna dla osoby mego wzrostu i wagi. Zarówno lekka, jak obrotna, jednakże jak najbardziej oporna do kierowania i przechylająca się na bok. Na przekór wszelkim usiłowaniom, zawsze zbaczała pod wiatr, i najlepszym jej manewrem było ciągłe krążenie w kółko. Nawet sam Ben Gun przyznawał, że trudno nią było manipulować, dopóki nie poznało się jej kaprysów. Oczywiście nie znałem jej kaprysów. Zwracała się we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem tego jednego, z którym powinienem był zdążać. Po większej części płynąłem w poprzek i zdawało mi się, że nigdy nie dosięgnę okrętu, chyba płynąc z prądem. Dzięki pomyślnemu zbiegowi okoliczności, czy wiosłowaniu, jak wolałem przypuszczać, prąd ciągle mnie niósł. Hispaniola leżała dokładnie na mym szlaku, tak, że niemal nie mogłem jej ominąć. Zrazu majaczyła przede mną niby jakaś plama, jeszcze czarniejsza od mroku. Później jej maszty i kadłub zaczęły nabierać kształtów, a w chwilę później, gdyż im dalej się posuwałem, tym bardziej rączy stawał się prąd odpływu, stanąłem koło cumy i zatrzymałem się. Cuma była naprężona jak cięciwa. Tak silnie wyciągnęła się na kotwicy. Wokoło kadłuba, w ciemności, zwełniony prąd bełkotał i gwarzył jak zdrój górski. Jedno cięcie mego noża żeglarskiego i Hispaniola winna była z szumem pomknąć z nurtem odpływu. Aż dotąd wszystko dobrze. Zaraz jednak uprzytomniłem sobie, że napięta lina, nagle przecięta, jest czymś tak niebezpiecznym, jak wierzgający koń. Było dziesięć szans przeciw jednej, że jeżeli okaże się na tyle zuchwały, by odciąć Hispaniolę od kotwicy, wtedy sam wraz z moją łódeczką pójdę na dno. To zmusiło mnie do zastanowienia. A gdyby los nie był mi powtórnie wyjątkowo sprzyjał, musiałbym poniechać swego przedsięwzięcia. Owe lekkie powiewy, które początkowo nadciągały z południowego wschodu i południa, z nastaniem nocy zmieniły kierunek na południowo-zachodni. Właśnie gdy się namyślałem, nadbiegł silniejszy powiew, ogarnął Hispaniolę i pchnął ją pod prąd. Ku wielkiej mej radości odczułem, że lina nieco pofolgowała mi w garści, a dłoń, w której ją trzymałem, zanurzyła się na mgnienie w wodę. Wówczas opamiętałem się. Wydobyłem nóż, otworzyłem go zębami i zacząłem przecinać jedno pasmo po drugim, aż okręt cały oparł się na dwóch strzępach liny. Wtedy dałem spokój dalszej robocie, odkładając rozerwanie dwóch ostatnich powruseł do czasu, gdy lina będzie jeszcze raz rozprzężona tchnieniem wiatru. Przez cały ten czas słyszałem dźwięki głośnej rozmowy dochodzące z kajuty. Prawdę powiedziawszy jednak, miałem głowę tak całkowicie zaprzątniętą czym innym, że prawie ich nie słuchałem. Teraz wszakże, gdy już nic nie miałem do roboty, zacząłem uważniej słuchać. W jednym z głosów rozpoznałem podsternika Izraela Hentza, który był ongiś puszkarzem Flinta. Drugim z rozmówców był bez wątpienia mój przyjaciel w czerwonej szlafmycy. Obaj mieli już dobrze w czubie, a mimo to pili za wzięcie, ponieważ w tym czasie, gdy nasłuchiwałem, jeden z nich z pijackim okrzykiem otworzył okno i wyrzucił coś, co jak mi się zdawało, było próżną butelką. Byli jednak nie tylko podchmieleni, ale niewątpliwie też zajadle rozjuszeni. Przekleństwa sypały się jak grat, a raz po raz następował taki ich nawał, iż sądziłem, że niechybnie skończy się na bójce. Lecz za każdym razem sprzeczka ustawała i głosy przechodziły na chwilę w pomruk, póki nie nadszedł nowy kryzys i z kolei nie minął bez żadnych skutków. Na lądzie widziałem blask wielkiego ogniska obozowego, przeświecającego jaskrawo poprzez kępy drzew nadbrzeżnych. Ktoś tam śpiewał jednostajną, starą, monotonną pieśń marynarską z pauzą i trelem na końcu każdego wiersza. Pieśń, która rzekłbyś, nie skończy się wcale chyba że już nie starczy cierpliwości śpiewającemu. Słyszałem ją niejednokrotnie podczas podróży i zapamiętałem te słowa. Jeden tylko ocalał na całą załogę, choć siedemdziesięciu pięciu wyruszyło w drogę. Pomyślałem sobie, że ta śpiewka aż nadto niestety stosować się mogła do drużyny, która poniosła tak okrutne straty tego ranka. W rzeczywistości, wszakże, z tego co widziałem, wszyscy ci piraci byli tak mało wrażliwi jak morze, po którym żeglowali. W końcu nadciągnął wiatr. Szoner przesunął się w bok i zbliżył w ciemności. Jeszcze raz odczułem, jak lina pofolgowała, a wtedy jednym silnym pociągnięciem przerwałem ostatnie włókna. Wiatr nieznacznie tylko oddziaływał na moją łódź, ale i tak prawie natychmiast znalazłem się naprzeciw dzioba okrętu. W tej samej chwili Hispaniola poczęła obracać się w koło, lawirując zwolna w poprzek prądu. Pracowałem jak diabeł, gdyż w każdej chwili oczekiwałem zatonięcia. A odkąd się przekonałem, że nie zdołam prowadzić łódki w prostym kierunku, wiosłowałem wstecz. Wreszcie uwolniłem się od mego niebezpiecznego sąsiada. A właśnie gdy brałem ostatni rozpęd, dłonie moje napotkały lekką linkę zwisającą z pokładu poprzez parapet rufy. Pochwyciłem ją w mig. Nie umiem powiedzieć, czemu to uczyniłem. Z początku działałem jedynie pod wpływem instynktu. Gdy jednak miałem już linę w ręku i przekonałem się, że jest umocowana, zaczęła brać we mnie górę ciekawość i postanowiłem zajrzeć do okna kajuty. Wytrapałem się po lince, a kiedy uznałem, że jestem już dostatecznie blisko, podniosłem się, pomimo wielkiego ryzyka, do połowy swej wysokości i zobaczyłem pułap oraz odcinek wnętrza kajuty. Podczas tego żaglowiec wraz ze swą małą towarzyszką mknął z wodą. Zrównaliśmy się już z ogniskiem na wybrzeżu. Okręt gadał, jak to mówią żeglarze, głośno prując niezliczone fale i rozbryzgując nieustannie wełnistą wodę. Dlatego też, gdy przytknąłem oko do szybki okna, nie mogłem pojąć, czemu strażnicy nie byli wcale zaniepokojeni. W każdym razie wystarczyło mi jedno przelotne spojrzenie. Jedyne jakie mogłem rzucić z mej chwiejnej łódki. Ujrzałem chętca i jego towarzysza zwartych ze sobą w śmiertelnych zapasach. Jeden wbił się dłonią w gardło drugiego. Ześliznąłem się z powrotem do łódki, bynajmniej nie za wcześnie, gdyż omal nie straciłem jej spod stóp. Przez chwilę nie mogłem nic dojrzeć, oprócz tych dwóch wściekłych, krwią nabiegłych twarzy, nachylonych ku sobie wzajem pod kopcącą lampą. Przymknąłem oczy. Aby się oswoić z ciemnością. Nieustająca ballada dobiegła wreszcie końca, a cała, tak już nieliczna drużyna korsarska przy ognisku zanuciła chórem pieśń, którą słyszałem tak często. Piętnastu chłopów, na umrzyka skrzyni Joho ho, i butelka rumu. Diabli i trunek resztę bandy wzięli. Joho ho i butelka rumu. Myślałem sobie właśnie, jak to diabli wespół z gościli w tej chwili w kajucie Hispanioli, gdy wtem zaskoczył mnie nagły ruch mej łódki. W tej chwili, szarpnąwszy silnie, zdawała się zmieniać kierunek, jednocześnie dziwnie wzrosła jej szybkość. Otwarłem natychmiast oczy. Otaczały mnie drobne fale, załamujące się z ostrym, syczącym poszumem i lekko fosforyzujące. Hispaniola, od której szlaku oddaliłem się, lawirując już o kilka jardów, wahała się w swym biegu, a maszty jej słabo rysowały się na tle nocnej ciemności. W miarę jak się jej przyglądałem, nabierałem przekonania, że płynęła również na południe. Obejrzałem się przez ramię i serce podskoczyło mi w piersiach. Tuż za mną biła łuna ogniska obozowego. Prąd skręcał pod kątem prostym, obracając zarówno wysokim szonerem, jak i nikłą, harcującą łódeczką. Coraz bardziej przyspieszając biegu, coraz wyżej się piętrząc, coraz głośniej pomrukując, przedzierał się skłębiony nurt przez cieśninę ku pełnemu morzu. Nagle statek przede mną wykonał gwałtowny zwrot, obracając się o jakieś dwadzieścia stopni, a prawie jednocześnie nastąpiły jeden po drugim dwa okrzyki. Usłyszałem dudnienie stóp po schodach kajuty, z czego wniosłem, że dwaj pijacy zaprzestali na koniec swarów i uprzytomnili sobie grożące im niebezpieczeństwo. Położyłem się na wznak na dnie mego nieszczęsnego czułenka i pobożnie polecałem Bogu duszę. Byłem pewny, że u ujścia cieśniny wpadnę niechybnie w zaporę rozszalałych bałwanów, gdzie rychło ustaną wszystkie metroski. Ale choć zapewne zniósłbym spokojnie śmierć, nie mogłem znosić widoku nadchodzącego przeznaczenia. Musiałem tak leżeć godzinami, nieustannie tam i z powrotem miotany falami, raz po raz zraszany mrzącymi bryzgami wody i nie przestając ani na chwilę oczekiwać śmierci przy pierwszym zanurzeniu. Stopniowo opanowała mnie coraz większa ociężałość, i mimo grozy, umysł mój podlegał oszołomieniu i odrętwieniu. Wreszcie zmożył mnie sen. Długo tak spoczywałem w swej łódeczce podrygującej na morzu i śniłem o domu rodzinnym i o starym admirale Bęboł. Rozdział 24. Wędrówka łódeczki. Gdy się przebudziłem, był już dzień w całej pełni. Rozglądając się wokoło, zmiarkowałem, że ocieram się o południowo zachodni cypel wyspy skarbów. Słońce było już wysoko, lecz ukrywało się jeszcze przed mym wzrokiem za potężną bryłą lunety, która z tej strony dochodziła prawie do morza groźnymi ścianami. Z boku znajdował się szczyt wielkiej liny i wzgórze bezan masztu. Wzgórze było nagie i ciemne, a szczyt obramowany skałami wysokimi na 40 do 50 stóp i nastroszony rumowiskiem oberwanych głazów. Byłem oddalony niespełna o ćwierć mili od brzegu. Pierwszą więc moją myślą było skierować tam wiosła i wylądować. Myśl tę wkrótce porzuciłem. Wśród zwalonych głazów grzywiaste fale wrzały z łoskotem. Głośne echa, ciężkie zwały wód, wznoszące się i opadające, nacierały jedne po drugich z sekundy na sekundę. Widziałem, że jeżeli odważę się podjechać bliżej, zostanę zdruzgotany na śmierć przy zjeżonym brzegu lub nadaremnie będę trwonił siły. Wdrapując się na sterczące skały, nie dość tego. Na brzegu zobaczyłem olbrzymie, oślizłe potwory, podobne do ślimaków nieprawdopodobnej wielkości, czołgające się po gładkich płytach skalnych lub wskakujące do morza z głośnym pluskiem, zawsze po dwa lub trzy razem. Ich szczekanie obudziło echa wśród skał. Wtedy zrozumiałem, że są to lwy morskie, zwierzęta zupełnie nieszkodliwe. Jednakże ich widok na tle niedostępnego wybrzeża i wysoko pnących się bałwanów wystarczał aż nadto, by mnie zniechęcić do lądowania w tym miejscu. Wolałem cierpieć głód na morzu niż zetknąć się z podobnymi niebezpieczeństwami. Tymczasem miałem przed sobą lepsze warunki niż przypuszczałem. Na północ od szczytu Wielkiej Liny ląd wydłużał się, i podczas odpływu pozostawało tam długie pasmo żółtego piasku. Na północ stamtąd był inny cypel. Przylądek leśny, jak go oznaczono na mapie. Schowany wśród zieleni wysokich sosen, które dochodziły aż nad brzeg morza. Pamiętam, co Silver opowiadał o prądzie, który kierując się na północ obiega całe zachodnie wybrzeże wyspy skarbów. Wnosząc zaś ze swojego położenia, że już znajduje się w pasie jego działania, wolałem zostawić za sobą szczyt wielkiej liny i zachować siły na później, gdy miałem się pokusić o wylądowanie na przystępniej wyglądającym przylądku leśnym. Morze było z lekka rozkołysane, jak okiem sięgnąć. Ponieważ wiatr niezmiennie i łagodnie dmuchał z południa, nie było żadnych niesnasek między nim a prądem. Fale podnosiły się i opadały bez załamań. Gdyby nie to, dawno już byłoby po mnie. Jednakże w danych okolicznościach łatwość i pewność, z jaką płynęła moja drobna i lekka łódeczka, przejmowały mnie zdumieniem. Często, gdy kładłem się na dnie, poprzestając jedynie na spoglądaniu ponad dziób łódki, spostrzegałem spory wzgórek błękitny, wzdymający się tuż nade mną. Ale łódź moja tylko trochę się podrywała. Podskakiwała jak na sprężynach i osadzała się w zagłębieniu po drugiej stronie, zwinnie, niby ptaszek. Po krótkim czasie ośmieliłem się na tyle, iż zachciało mi się spróbować zręczności w wiosłowaniu. Wszakże, nawet najmniejsza zmiana w rozkładzie ciężaru wywoływała gwałtowne zmiany w zachowaniu się czółna. Zaledwie popchnąłem naprzód łódkę, powstrzymując raptownie jej łagodnie taneczny ruch, nadbiegł słup wody tak spiętrzony, że przyprawił mnie o zawrót głowy i wbił dziób łódeczki głęboko w bok następnej fali, kropiąc obficie pianą. Byłem zmoknięty i nastraszony, więc położyłem się w dawnej pozycji. Dzięki czemu łódź, jakby znowu odnalazła swą drogę, niosła mnie lekko jak przedtem po wygięciach nurtu. Nie ulegało wątpliwości, że należało zdać się na jej wolę, lecz nie mogąc mieć żadnego wpływu na bieg łodzi, jakąż mogłem mieć nadzieję, że dobije do lądu. Zacząłem się okropnie bać. Mimo wszystko, jednak, nie straciłem głowy. Najpierw, Poruszając się z całą ostrożnością, wychłustywałem po trosze czapką marynarską wodę z łodzi. Następnie zaś, patrząc ponownie nad jej dziób, zacząłem badać, czemu to ona przemyka się tak spokojnie po falach. Przekonałem się, że każda fala, która z brzegu lub z pokładu statku wydaje się wielką połyskliwą górą, jest naprawdę jakby łańcuchem wzgórz na lądzie stałym, z mnóstwem wierzchołków, przełęczy i dolin łódź pozostawiona sama sobie, zwracała się to w jedną, to w drugą stronę. Wybierała sobie, że tak powiem, drogę przez owe kotlinki, unikając stromych zboczy oraz wyższych, spadających wzniesień fali. No dobrze, myślałem sobie. Muszę rzecz jasna leżeć w miejscu i nie zakłócać równowagi. Lecz również jest rzeczą oczywistą, że mogę wysunąć wiosło z boku i od czasu do czasu w miejscach łagodniejszych dać jedno lub dwa pchnięcia w stronę lądu. Co pomyślałem, uczyniłem natychmiast. Ułożyłem się na łokciach w postawie nader uciążliwej i raz po raz dawałem jedno lub dwa lekkie pchnięcia, aby skierować bieg łódki ku brzegowi. Była to praca niezmiernie żmudna i powolna. Jednak w widoczny sposób osiągałem swój cel. Kiedy zbliżyłem się do przylądka leśnego, to choć widziałem, że bez wątpienia nie utrafię w ten punkt, w każdym razie zboczyłem już o kilkaset jardów na wschód. Byłem już naprawdę bardzo niedaleko lądu. Rozpoznawałem chłodne zielone wierzchołki drzew, chwiejące się z wiatrem, i nabrałem pewności, że niezawodnie dostanę się do najbliższego przylądka. Był już wielki czas, gdy zaczęło mnie nękać pragnienie. Żar słońca nad głową, jego tysiąckrotne odbłyski na falach, woda morska, która spadała i wysychała na mnie, pokrywając solą nawet moje wargi wszystko to sprawiło, że w gardle paliło mnie, a głowa pękała mi z bólu. Widok drzew tak niedalekich wzniecił we mnie niemal chorobliwą tęsknotę. Lecz prąd zniósł mnie wkrótce za cypel. A skoro otwarła się nowa przestrzeń morza przede mną, ujrzałem nowy widok, który całkowicie zmienił moje zamysły. Wprost przed sobą, mniej niż o pół mili, ujrzałem Hispaniolę z rozwiniętymi żaglami. Byłem pewny wprawdzie, że mogę być przyłapany. Tak mnie jednak nękało pragnienie, że nawet nie wiedziałem, czy mam się cieszyć, czy trapić ową myślą. To też zanim doszedłem do jakichkolwiek wniosków, zdumienie tak niepodzielnie owładnęło moim umysłem, iż przez długi czas jedyną rzeczą, na jaką mogłem się zdobyć, było wytrzeszczanie oczu. Hispaniola miała rozwinięty grot żagiel i dwa kliwry, a piękne białe płótna lśniły w słońcu jak śnieg lub srebro. Gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy, wszystkie jej żagle były wzdęte, a statek podążał na północny zachód. Z czego wnosiłem, że marynarze płyną z powrotem do koła wyspy ku przystani. Obecnie okręt zaczął coraz bardziej skręcać ku zachodowi. Tak iż myślałem, że mnie spostrzegli i puścili się w pogoń. W końcu jednak wpadła Hispaniola na wiatr przeciwny, cofnęła się nieco i przez chwilę stała w miejscu bezradna, łopocąc żaglami. Nie do łęgi, zawołałem: Muszą być pijani jak bąki. I pomyślałem sobie, jakby to ich kapitan Smolet. Nagnał do roboty. Tymczasem szoner, stopniowo ustawał, to znów porywał się do biegu. Płynął rączo przez jedną lub dwie minuty i ponownie nieruchomiał napotkawszy opór wiatru. Powtarzało się to wielokroć. Tu i tam, tam i z powrotem. Na północ, na południe, wschód i zachód pływała Hispaniola, szarpiąc się i miotając, a każdy taki wysiłek kończył się tak, jak się rozpoczął: opadnięciem, bezsilnych żagli. Stało się dla mnie oczywiste, że nikt nie sterował. Jeżeli tak, to gdzież są ludzie? Albo się zapili do cna, albo opuścili okręt. Stąd przyszło mi na myśl, że gdyby mi się udało dostać na pokład, zdołałbym zapewne oddać statek w ręce prawego właściciela. Prąd unosił jednakowo łódkę i żaglowiec ku południowi, lecz dryf szonera był tak bezwładny i przerywany, tak długo statek raz po raz przystawał na miejscu, że z pewnością na tym nic nie zyskiwał, o ile nie tracił. Gdybym miał tylko możność wyprostować się i wiosłować, niechybnie mógłbym go dogonić. Plan mój miał cechę awanturniczości, która mnie ożywiła, a myśl o bałwanach koło kajuty przedniej zdwajała rosnącą we mnie odwagę. Podniosłem się, powitany prawie natychmiast przez nowy tuman perlącej się wody, tym razem nie przeszkadzającej memu zamiarowi. I z całą siłą i ostrożnością zacząłem wiosłować ku nieokiełznanej Hiszpanioli. Zrazu tak ciężko przychodziło mi uporać się z morzem, iż niejednokrotnie zatrzymywałem się i wylewałem wodę z łódki z sercem trzepocącym jak ptak. Stopniowo jednak doszedłem do wprawy i swobodnie już prowadziłem łódkę wśród fal, jedynie niekiedy otrzymując uderzenie w dziób łódki lub kłębek piany w twarz. Doganiałem teraz szybko statek. Widziałem mosiąc połyskujący na okuciach steru, szamocącego się tam i z powrotem. Na pokładzie nie było żywej duszy. To też byłem pewny, że okręt jest opuszczony. W najgorszym zaś razie, znajdujący się na nim ludzie leżeli w stanie nietrzeźwym w kajucie, gdzie mogłem ich z pewnością obezwładnić i zrobić ze statkiem, co mi się żywnie podobało. Przez czas pewien okręt robił, co tylko mogło być dla mnie najgorsze, a mianowicie stał w miejscu. Zmierzał mniej więcej na południe, kręcąc się oczywiście przez cały czas. Ilekroć ustawał, żagle wzdymały się i niosły go przez chwilę z wiatrem. Powiedziałem, że było to dla mnie, co tylko mogło być najgorszego. Chociaż bowiem statek wydawał się tak bezradny w swym położeniu. Choć żagle huczały jak armata, a krążki, reje i liny kręciły się i chybotały, to jednak widziałem, że wszystko to oddalało się ode mnie nie tylko dzięki rączości prądu. Ale i wskutek całego naporu przeciwnego wiatru, naturalnie nader silnego. W końcu jednak okoliczności zaczęły mi sprzyjać. Wiatr przycichł na kilka sekund. Hispaniola zaś dryfując z wolna, odwróciła się do mnie rufą. Okno kajuty, jak zauważyłem, było wciąż otwarte, a lampa na stole, mimo dnia, paliła się jeszcze. Grot żagiel obwisał w dół, jak chorągiew. Okręt znieruchomiał, unoszony tylko przez prąd. Jeszcze przed chwilą zostawałem coraz bardziej w tyle. Teraz zaś, podwajając wysiłki, rozpocząłem znów pościg. Byłem niespełna o sto jardów oddalony od statku, gdy wiatr znów nagle dmuchnął, poruszył linami na backborcie, a okręt znów popędził, kołysząc i śmigając jak jaskółka. Pierwszym mym wrażeniem było uczucie rozpaczy, które wnet przemieniło się w radość. Okręt począł zataczać krąg. Aż zwrócił się do mnie całą szerokością. W ten sposób odrobił najpierw połowę, później dwie trzecie, a w końcu trzy czwarte odległości, jaka dzieliła mnie od niego. Widziałem fale białe kłębiące się nad jego dziobem. Z mej niskiej łódki wydawał mi się ogromnie wysoki. Nagle zacząłem rozumieć sytuację. Nie miałem już czasu do namysłu. Ledwo starczało mi go na działanie i własne ocalenie. Znajdowałem się na grzbiecie jednej z fal, gdy żaglowiec opadał z sąsiedniej. Bóg szpryt był nad moją głową. Zerwałem się na równe nogi i podskoczyłem, spychając łódź pod wodę. Jedną ręką złapałem się za bum kliwer, a nogą zaczepiłem się między sztak i brasę. Gdy jeszcze tak wisiałem zasapany, tępe uderzenie dało mi znać, że statek zatopił i zmiażdżył łódkę, i że już nieodwołalnie muszę pozostać na Hispanioli. Rozdział dwudziesty piąty Zrywam korsarską banderę Zaledwie zdobyłem oparcie na bukszprycie, gdy rozpuszczony kliwer na innej linie załopotał i wzdął się z łoskotem podobnym do huku działa. Okręt wykonawszy zwrot zatrząsł się aż po sam kil. Za chwilę jednak, gdy wzdymały się jeszcze inne żagle, kliwer znów zatrzepotał i obwisł nieruchomo. Wstrząs ten omal nie strącił mnie w morze. Nie tracąc wiele czasu, przeczołgałem się wzdłuż szprytu i głową w przód stoczyłem się na pokład. Znalazłem się po nawietrznej stronie przedniego kasztelu, a grot żagiel, który jeszcze się wzdymał, zasłaniał przede mną sporą połać tylnego pokładu. Przed sobą nie widziałem żywej duszy. Deski, których nie zmywano od czasu buntu, były upstrzone licznymi śladami obłoconych stóp, a próżna butelka z ułamaną szyjką toczyła się jak żywa tam i z powrotem po szpygatach. Naraz Hispaniola stanęła wprost pod wiatr. Kliwry znajdujące się poza mną zatrzeszczały głośno. Ster zgrzytnął, cały okręt uniósł się zawrotnie i zatrząsł. W tej samej chwili grot reja przekrzywiła się. Jedna z bras z turkotem przesunęła się w zbloczu, a oczom mym ukazała się osłonięta od wiatru część pokładu tylnego. Spoczywali tam obaj strażnicy okrętu. Bez wątpienia, człowiek w czerwonej szlafmycy leżał na wznak, sztywny jak drąg, z ramionami rozkrzyżowanymi na kształt krucyfiksu, pokazując zęby przez rozchylone wargi. Izrael Hentz oparł się o burtę, z brodą na piersi, rozpostarłszy dłonie na pokładzie. Jego twarz była pod opalenizną, żółta jak gromnica. Przez chwilę statek stawał dęba, i boczył się jak narowisty koń. Żagle wzdymały się, prężąc jedną brasę po drugiej. Bumy kołysały się tam i sam, a maszt jęczał rozgłośnie. Co pewien czas nad burtą pojawiała się chmura mżących rozbryzgów, a żebra statku uderzały głucho o spiętrzone bałwany. O wiele cięższą przeprawę miał ten duży, olinowany okręt, aniżeli moja nieoceniona, krzywa łódeczka domowej roboty, spoczywająca już na dnie morza. Za każdym podskokiem szonera człowiek w czerwonej szlafmycy kiwał się na wszystkie strony. Przy czym, co straszliwie wyglądało, mimo tej niewygodnej pozycji, ani jego postawa, ani też grymas wyszczerzonych zębów nie ulegały żadnej zmianie. Natomiast chęc za każdym wstrząsem zdawał się coraz bardziej zapadać w sobie i obsuwać się na pokładzie. Stopy jego ześlizgiwały się coraz niżej wciskał się w rufę, a twarz pomału nikła mi z oczu, aż w końcu nie widziałem już nic prócz jednego ucha i zwichszonego kędziora bokobrodów. Jednocześnie zauważyłem dokoła nich obu plamy czarnej krwi na deskach i zacząłem mieć pewność, że pozabijali się wzajemnie w pijackiej wściekłości. Długo przypatrywałem się im ze zdziwieniem. Naraz, w chwili, gdy okręt zachowywał się spokojnie, Izrael Hentz obrócił się w bok i z cichym jękiem przekręcił się z powrotem do pozycji, w której ujrzałem go przedtem. Jęk, który świadczył o bólu i śmiertelnym osłabieniu oraz kurczowe rozwarcie szczęk poruszyły mi serce. Lecz gdy przypomniałem sobie rozmowę podsłuchaną w beczce od jabłek, cała litość we mnie zgasła. Postąpiwszy kilka kroków, doszedłem do grot masztu. — Jak się miewamy, panie Hentz? — odezwałem się szyderczo. Łypnął ciężko oczyma, i powiódł nimi wokoło, lecz był Zanadto nieprzytomny, by okazać zdziwienie Zdobył się na wykrztuszenie tylko jednego słowa Gorzałki Przyszło mi na myśl, że nie należy tracić czasu Więc wymijając bum, który znowu potoczył się po pokładzie Cofnąłem się i zszedłem po schodach do kajuty Przedstawił się tu mym oczom nieład Który trudno sobie wyobrazić Wszystkie zamknięte schowki porozbijano w poszukiwaniu mapy na podłodze, gdzie ci Grubianie zasiedli pić lub naradzać się po włóczędze wśród mokradeł wokół obozowiska, spoczywała gruba warstwa błota. Ściany, biało malowane i otoczone złoconą obwódką, splamione były odciskami brudnych rąk. Tuziny pustych flaszek zderzały się ze sobą po kątach za każdym poruszeniem okrętu. Jedna z książek medycznych doktora leżała otwarta na stole, a połowę jej kartek wydarto. Pewno do zapalania faje. Lampa wisząca po środku rzucała jeszcze wokoło przyćmione światło, zakopcona i brunatna jak glina. Zszedłem do piwnicy. Wszystkie beczki były opróżnione, a koło nich leżała ogromna ilość wypitych butelek. Z pewnością, odkąd rozpoczął się bunt, ani jeden z tych ludzi nie był nigdy trzeźwy. Myszkując wszędzie, znalazłem butelkę z odrobiną gorzałki dla chęca. Dla siebie wyszparałem trochę sucharów – nieco marynowanych owoców, wielką porcję rodzynków i kawał sera. Wyszedłem z tym na pokład Złożyłem własne zapasy za trzonem steru daleko poza zasięgiem podsternika udałem się do zbiornika wody i napiłem się do syta Potem dopiero, nie wcześniej, dałem chęcowi gorzałkę Wypił pewno skwaterkę zanim odjął flaszkę od ust Ach, do odezwał się Tego mi było trzeba! Siedziałem już w swoim kącie i wziąłem się do jedzenia. Ciężka rana? zapytałem go. Chrząknął, a raczej zaszczekał. Gdyby ten doktor był na okręcie, wykrztusił, byłbym zdrów raz dwa. Ale ja nie mam szczęścia, ja widzisz. Taki to mój los. A co się tyczy tego niedołęgi, to już on trup na dobre, dodał, pokazując człowieka w czerwonej czapce. To nie był marynarz. Gdzie mu tam? Ale skądeś ty się tu wziął? Mniejsza o to odpowiedziałem. Przybywam objąć okręt w swoje posiadanie, panie Hentz. Więc racz uważać mnie za swego kapitana do odwołania. Spojrzał na mnie dość kwaśno, lecz nic nie rzekł. Na policzki jego wrócił nikły rumieniec. Mimo to łotr wciąż jeszcze wyglądał na bardzo chorego i wciąż jeszcze osuwał się bezwładnie w dół w miarę chybotania się okrętu. Przy sposobności podkreślę, ciągnąłem dalej, że nie zgodzę się na tę banderę, panie Hentz. Pan pozwoli, że strącę ją z masztu. Lepiej żadna niż ta. Wyminąwszy znów jeden z bumów, podbiegłem do fansznura. Ściągnąłem w dół przeklętą czarną banderę i zrzuciłem ją z okrętu. Boże, zachowaj króla, zawołałem wymachując czapką. Na pochybel kapitanowi Silverowi. Hentz popatrzył na mnie hardo i chytrze, trzymając przez cały czas brodę na piersi. Zdaje mi się, odezwał się na koniec, zdaje mi się, kapitanie Hawkins, że chcesz teraz dostać się do brzegu. Pozwól, że porozmawiamy. Owszem, odparłem. Z całą chęcią, panie Hentz. Proszę mówić. I wziąłem się znów do jedzenia z wielkim apetytem. Ten człowiek, rozpoczął wskazując lekkim ruchem głowy zwłoki, Nazywał się O'Brien, zakamieniały Irlandczyk. On i ja rozwinęliśmy żagle, zamierzając poprowadzić okręt z powrotem. Otóż on już nieżywy, martwy jak kłoda. Nie wiem, kto teraz potrafi kierować statkiem. Wiadomo, ty tego nie potrafisz. Chyba, że ci udzielę wskazówek. Więc słuchaj, ty mi dasz jeść i pić i jaką starą szmatę czy chustkę do przewiązania rany. Ja zaś powiem ci, jak masz żeglować. W ten sposób skwitujemy się. Powiem ci jedno, odrzekłem. Nie myślę wracać do przystani kapitana Kida. Chcę dostać się do północnej zatoczki i tam spokojnie wylądować. Aha, toś ty, ptaszku, spłatał nam tego figla krzyknął Hens. Ale ja nie jestem takim skończonym durniem, za jakiego mnie masz. Mam oczy, a jakże? Próbowałem się stąd wydostać. I nie udało mi się. A tyś mnie tu zwąchał. Północna zatoczka? Owszem. Nie mam już wyboru. Pomogę ci doprowadzić okręt do doku stracenia. Dokroćset. Zrobię to. Słowa chęca po trosze trafiły mi do przekonania. Zawarliśmy układ na poczekaniu. W ciągu trzech minut sprawiłem, że Hispaniola płynęła bez trudności z wiatrem wzdłuż wybrzeża Wyspy Skarbów, mając nadzieję opłynięcia cypla północnego jeszcze przed południem i dotarcia przed przyborem wody do Zatoki Północnej, gdzie mogliśmy bezpiecznie przybić do brzegu i oczekiwać, aż odpływ pozwoli nam na wylądowanie. Następnie przymocowałem zwrotnicę steru, zszedłem na dół do mego własnego kufra i wydobyłem miękką jedwabną chusteczkę otrzymaną od matki. Z moją pomocą Hencz przewiązał sobie wielką krwawiącą ranę w udzie, a gdy coś niecoś przekąsił i wychylił ze dwa kieliszki wódki, począł w widoczny sposób nabierać sił. Wyprostował się i usiadł. Mówił głośniej i wyraźniej. Słowem wyglądał pod każdym względem na zupełnie innego człowieka. Wiatr sprzyjał nam zadziwiająco. Pędziliśmy z nim chyżo jak ptak. Wybrzeże wyspy migało nam przed oczyma, a widok zmieniał się co chwilę. Niebawem minęliśmy wyżynę i przejeżdżaliśmy obok płaskiej, piaszczystej okolicy z rzadka usianej karłowatymi sosnami. Nie za długo i ją pozostawiliśmy poza sobą i okrążyliśmy skaliste wzgórze, które stanowi zakończenie wyspy na północy. Byłem wielce dumny ze świeżo upieczonego dowództwa i rozkoszowałem się jasną, słoneczną pogodą oraz rozmaitością widoków na lądzie. Miałem teraz pod dostatkiem wody i różnych smakołyków, a sumienie, które poprzednio ostro mnie karciło za samowolne oddalenie się, uspokoiło się wielkością zdobyczy. Myślałem, że nie potrzebuję się już niczego obawiać oprócz oczu podsternika które drwiąco ścigały mnie po pokładzie i dziwnego uśmiechu, który pojawiał się nieustannie na jego twarzy. Był to uśmiech, który miał w sobie sporo bólu i zmęczenia, uśmiech posępnego starego człowieka. Lecz oprócz tego była szczypta szyderstwa i jakby cień zdrady w jego rysach, gdy ustawicznie i przebiegle śledził mnie w trakcie mych czynności. Rozdział 26 Izrael Hentz. Wiatr, który był na nasze usługi, skierował się obecnie na zachód, tak, iż było tym łatwiej płynąć z północno-wschodniego narożnika wyspy do wylotu Zatoki Północnej. Ponieważ jednak nie mogliśmy zarzucić kotwicy, a nie odważyliśmy się przybijać do brzegu, zanim przypływ nie posunie się znacznie dalej, więc mieliśmy dość zbywającego czasu. Podsternik nauczył mnie, jak mam nastawić okręt. Po wielu próbach powiodło mi się wykonać to zadanie. Siedzieliśmy w milczeniu, pożywiając się. Kapitanie, przemówił ów wreszcie zawsze z jednakowym, niemiłym uśmiechem: Tu leży mój towarzysz O'Brien. Przypuszczam, że zechcesz zepchnąć go z okrętu. Na ogół nie jestem przesądny i nie mam nic przeciwko zostawieniu tego ścierwa, ale uważam, że nie jest dekoracyjny. Może ty to zrobisz. Nie mam dość sił na to i nie podejmę się tej roboty. Niech sobie tu leży, odpowiedziałem. To nieszczęśliwy statek, ta hispaniola, Jimie, ciągnął dalej, mrużąc oczy. Moc ludzi na nim pozabijano. Moc ludzi zginęło i przepadło, odkąd wsiedliśmy na okręt w Bristolu. Nie widziałem nigdy tak podłego niepowodzenia. Dali Bóg, nie. Oto był tutaj ten O'Brien. A teraz? Nie żyje, prawda? No, ja jestem człowiek nieuczony, a ty jesteś chłopcem, co to umie czytać i pisać. Jak tobie się zdaje? Czy człowiek umarły już umarł na zawsze, czy może znów ożyć? Możesz zabić ciało, panie Hentz, ale nie duszę, odpowiedziałem. Powinieneś to już wiedzieć. Obrajan znajduje się na tamtym świecie i może patrzy na nas. Ach, tak, odezwał się na to. O, to niedobrze. Tak wygląda, jakby zabijanie ludzi było trwonieniem czasu. Bądź co bądź, duchy niewiele znaczą, o ile się przekonałem. Założę się o to z duchami, Jimie. A teraz, ponieważ tak swobodnie mówiłeś, więc będę ci bardzo wdzięczny, jeżeli pójdziesz do kajuty i przyniesiesz mi. Dobrze, dokroćset. Nie umiem tego nazwać. Dobrze, więc przyniesiesz mi butelkę wina, Jimie. Ta wódka jest za mocna na moją głowę. Wahanie podsternika wydało mi się nader podejrzane. Wcale nie uwierzyłem jego słowom, że woli wino niż gorzałkę. Cała historia była tylko pretekstem. Chciał, ażebym opuścił pokład. Tyle zrozumiałem. W jakim celu? Nie mogłem dociec żadną miarą. Jego wzrok ani razu nie spotkał się z moim, lecz błąkał się na wszystkie strony, w górę i w dół, to kierując się nagle ku niebu, to znów przelotnie spoczywając na zwłokach obrajana przez cały czas podsternik uśmiechał się i wystawiał język w sposób złodziejski i jakby zakłopotany tak że dziecko nawet mogłoby powiedzieć iż zamyśla jakieś oszustwo w każdym razie nie zawahałem się z odpowiedzią gdyż wiedziałem w czym mam przewagę i że wobec tak głupiego chłopa z łatwością będę mógł ukrywać do końca swe podejrzenia trochę wina rzekłem tym lepiej. Chcesz białego czy czerwonego? E, eee, nie jestem wybredny, kamracie, odpowiedział. Byle było mocne i dużo. To zresztą jest mi wszystko jedno. Doskonale, odparłem. Przyniosę ci portugalskiego wina, panie Hentz. Muszę jednak dokopać się do niego. Rzekłszy to, z hałasem, na jaki tylko mnie było stać, zszedłem do kajuty. Stąd zdjąwszy obuwie, bez szelestu, przebiegłem przez ciemny korytarz, wdrapałem się po drabinie kasztelu i wytknąłem głowę z kajuty przedniej. Wiedziałem, że nie będzie się spodziewał tam mnie zobaczyć. Mimo to powziąłem wszelkie możliwe środki ostrożności. I oto najgorsze z mych podejrzeń okazały się aż nadto prawdziwe. On powstał z poprzedniej pozycji, opierając się na rękach i kolanach. A chociaż przeszkadzała mu noga, która bolała go widać dotkliwie, gdyż słyszałem jak wydał głośny jęk, kiedy się poruszył, jednak ze znaczną szybkością i łoskotem wlókł się po pokładzie. W pół minuty przeczołgał się do szpygaty i wyciągnął ze zwoju sznurów długi nóż, albo raczej krótki puginał zbryzgany krwią po rękojeść. Przyglądał mu się przez chwilę. Wysuwając naprzód dolną szczękę, spróbował ostrza na dłoni. A potem, pośpiesznie chowając broń w zanadrze bluzy, potoczył się z powrotem na dawne miejsce koło burty. Było to wszystko, co chciałem wiedzieć. Oto Izrael mógł już się poruszać i był uzbrojony. A jeżeli z takim niepokojem starał się mnie oddalić, to nie ulegało wątpliwości, że nikt inny, tylko ja, miałem być jego ofiarą. Co zamierzał później uczynić? Czy spróbowałby przeczołgać się na przełaj przez wyspę od Zatoki Północnej do obozowiska wśród moczarów? Czy też wypaliłby ze śmigownicy, ufając, że jego towarzysze przyjdą mu z pomocą? Było dla mnie doprawdy zagadką. Czułem jednak, że odkąd nasze interesy zbiegły się, mogłem mu ufać w jednej rzeczy: to jest w poleceniach odnoszących się do okrętu. Obaj niewątpliwie życzyliśmy sobie, żeby statek przybił do brzegu bezpiecznie. W miejscu zasłoniętym i to tak, aby gdy nadejdzie sposobność, mógł znów popłynąć na pełne morze bez wielkich wysiłków i niebezpieczeństw. Dopóki to nie nastąpiło, mogłem na razie być spokojny o życie. Układając sobie w głowie te zamysły, nie próżnowałem jednak. Wkradłem się znów do kajuty, nałożyłem z powrotem obuwie, porwałem na chybił trafił butelkę wina i, trzymając ją w ręce na świadectwo, ukazałem się znów na pokładzie. Chęt leżał, jak go pozostawiłem, cały zwinięty w kłębek, przymrużywszy oczy, jak gdyby był zbyt słaby, żeby znieść światło. Gdy wszakże nadbiegłem, podniósł oczy. Zręcznie odtłukł szyjkę butelki, jak człowiek, który często to robił, i pociągnął tęgi łyk ze swym ulubionym toastem na szczęście. Przez chwilę potem leżał spokojnie. Następnie wyciągnąwszy laseczkę tytoniu, poprosił mnie, abym ukroił mu kawałek. Odetnij mi porcję do rzucia, bo nie mam noża i jestem prawie bezsilny. Ledwo się mogę ruszać. Oj, Jimie, Jimie, chyba już kipnę. Utnij mi kawałek tytoniu. Pewno już po raz ostatni w mym życiu, mój chłopcze. Bo już pójdę do Abramka na kwaśne. Tak, nie mylę się. Dobrze, ukroję ci kawałek tytoniu, ale na twoim miejscu, gdybym czuł się tak źle, wziąłbym się do pacierza. Jak przystoi na chrześcijanina? Po co? Spytał ów. Powiedz mi, po co? Po co? zawołałem. Pytasz mnie o to wobec trupa. Zawiodłeś zaufanie. Żyłeś w grzechu, kłamstwie i krwi. Oto w tej chwili u stóp twych leży człowiek, którego zabiłeś. I jeszcze pytasz mnie, po co? Po to, żeby Bóg się nad tobą zmiłował, panie chęc. Mówiłem z pewnym rozgorączkowaniem, myśląc o krwawym puginale, który on ukrył w kieszeni i przy którego pomocy zamierzał w swej złośliwości ze mną skończyć. On ze swej strony pociągnął znów sporo wina i zaczął przemawiać z niezwykle namaszczoną powagą. Przez trzydzieści lat żeglowałem po różnych morzach. Widziałem ludzi dobrych i złych. Zaznałem lepszego lub gorszego losu przyjaznej. I niepomyślnej pogody, wyczerpania żywności, walki na noże i nie wiedzieć czego jeszcze. Ale nigdy nie widziałem, powiadam ci, żeby dobry dobrze wychodził na swej dobroci. Lubię tych, którzy atakują. Umarli nie kąsają. Takie są moje poglądy. Amen. Niech tak będzie. A teraz spojrzyj-no tu, dodał, zmieniając nagle ton. Dość już o tych bzdurstwach. Przypływ jest akurat stosowny. Wypełnij moje polecenia, kapitanie Hawkins, a wejdziemy dobrze do przystani. Prawdę powiedziawszy, mieliśmy tylko dwie mile do przebycia, lecz żegluga była dość skomplikowana, gdyż wjazd do przystani północnej był nie tylko ciasny i płytki, lecz rozchodził się na wschód i zachód, tak, iż należało sprawnie kierować okrętem, by tam wjechać. Zdaje mi się, że byłem dobrym i ochoczym podkomendnym. A jestem pewny, że Hens był znakomitym pilotem, gdyż lawirowaliśmy tam i sam i wymijaliśmy mielizny z taką pewnością i dokładnością, że aż miło było patrzeć. Zaledwie zdołaliśmy przebyć cieśninę, już byliśmy zamknięci wokoło lądem. Brzegi Zatoki Północnej były tak gęsto zalesione, jak dokoła przystani południowej, lecz przestrzeń była dłuższa i węższa, podobna raczej do zalewu rzecznego, którym zresztą była w istocie. Na wprost przed sobą, na południowym krańcu, zobaczyliśmy szczątki rozbitego okrętu w stanie ostatecznego rozkładu. Był to niegdyś wielki statek o trzech masztach, lecz spoczywał tu tak dawno, wystawiony na działanie niepogody, że obwieszony był już wokoło wielkimi zwojami wilgotnych chwastów morskich, a na pokładzie zapuściły korzenie krzewy pobrzeżne, obsypane teraz właśnie bujnym kwieciem. Smutny to był widok, lecz wskazywał nam, że przystań jest spokojna. Popatrz no rzekł chęc, jakie to rozkoszne miejsce do osadzenia okrętu. Piękny, gładki piasek, nigdzie ani żywej istoty, drzewa dokoła, a kwiaty rosną jak w ogrodzie na tym starym okręcie. A kiedy już przybijemy do lądu, pytałem, jak później ściągniemy okręt z powrotem. Ba, w ten sposób odparł chęc. Wyciągniesz na brzeg linę po tamtej stronie przy niskim stanie wody i okręcisz ją dookoła jednej z tych wielkich sosen. Następnie przyciągniesz ją z powrotem, nawiniesz na kabestanie i czekać będziesz odpływu. Kiedy przyjdzie wielka woda, pociągniemy za linę i okręt obróci się gładko, jak po maśle. A teraz, chłopcze, do pracy. Jesteśmy teraz w pobliżu ławicy i Hispaniola zanadto się ku niej kieruje. Trochę na prawo. Tak, na wpół, na prawo, trochę na lewo, na wprost, na wprost! Wydawał tak rozkazy, które spełniałem bez wytchnienia, aż nagle krzyknął. A teraz, kochasiu, z wiatrem! Zatrzymałem ster. Hispaniola obróciła się szybko i pomknęła w prostym kierunku ku płaskiemu, lesistemu wybrzeżu. Podniecenie wywołane tymi manewrami osłabiło nieco czujność, z jaką dotychczas wytrwale śledziłem podsternika. Tak byłem wówczas zajęty przybijaniem okrętu do brzegu, iż zapomniałem zupełnie o niebezpieczeństwie wiszącym nad mą głową i przechyliłem się przez poręcz pokładu sterowego, przyglądając się falom rozchodzącym się daleko wszerz pod uderzeniem okrętu. Zginąłbym, nie broniąc nawet własnego życia, gdyby nie ogarnął mnie nagle niewyjaśniony niepokój, który kazał mi odwrócić głowę. Może usłyszałem jakieś skrzypnięcie lub kątem oka spostrzegłem jakiś poruszający się cień. Może był to jak gdyby koci instynkt. Dość, że gdy obejrzałem się poza siebie, Hentz, spuginałem w prawej dłoni, znajdował się w pół drogi do mnie. Wykrzyknęliśmy obaj głośno, kiedy oczy nasze się spotkały. Gdy jednak mój krzyk był przeraźliwym okrzykiem trwogi, to jego jak gdyby wściekłym porykiem rozjuszonego byka. W jednej chwili rzucił się naprzód, a ja uskoczyłem w bok ku burcie. Gdy to uczyniłem, wypuściłem z rąk rękojeść steru, która odskoczyła raptownie w bok. To, zdaje się, ocaliło mi życie, gdyż trzonek ugodził chęca w pierś, oszałamiając go na chwilę. Zanim zdołał oprzytomnieć, wydostałem się z kąta, do którego mnie zapędził, okrążając cały pokład. Zatrzymałem się koło masztu głównego, wyciągnąłem krócice z kieszeni, wycelowałem z zimną krwią, pomimo że zbój odwrócił się i zdążał znów prosto na mnie i pociągnąłem za cyngiel. Kurek spadł, lecz po nim nie nastąpił ani błysk, ani huk. Proch był zupełnie nieużyteczny wskutek zamoknięcia w wodzie morskiej. Przeklinałem sam siebie za swoje niedbalstwo. Dlaczegoż o wiele wcześniej nie podsypałem nowego prochu? I nie nabiłem powtórnie broni. Nie byłbym, jak się stało obecnie, jedynie owieczką uciekającą przed rzeźnikiem. Pomimo rany, Hens mógł się poruszać z zadziwiającą szybkością. Jego szpakowate włosy wichrzyły się nad twarzą zaczerwienioną z zapalczywości i pasji, jak czerwony proporzec. Nie miałem czasu, ani też, prawdę mówiąc, wielkiej ochoty, na próbowanie drugiego pistoletu, gdyż byłem pewny, że nie zda się to na nic. Z jednej rzeczy tylko zdawałem sobie doskonale sprawę, że nie powinienem cofać się po prostu przed nim, gdyż zatarasuje mnie przy burcie, jak o mało co nie zatarasował mnie na rufie. Jeszcze raz wpadnę w taką pułapkę, a dziewięcio czy dziesięciocalowy puginał zbroczony krwią będzie ostatnim moim doświadczeniem na tym świecie. Oparłem się dłońmi o grotmaszt, który był sporej grubości i oczekiwałem, mając każdy nerw w naprężeniu. Widząc, że zamierzam wymykać się, on również zatrzymał się. Przez pewien czas próbował mnie podejść, a ja uchylałem się odpowiednim poruszeniem. Było to coś w rodzaju gry, w którą często bawiłem się w domu na skałach Black Hill Cove. Lecz nigdy przedtem, wierzcie mi, nie biło mi serce tak dziko jak w owej chwili. Lecz jak powiedziałem, była to zabawa chłopieńca i sądziłem, że się w niej ostoję przeciw staremu już marynarzowi. Ze skaleczonym udem. To też odwaga moja zaczęła do tego stopnia wzrastać, że od czasu do czasu zabawiałem się dociekaniem, czym też się skończy cała awantura. Wiedząc, że mogę długo tak się bawić, nie miałem jednak nadziei, iż uratuje się ostatecznie. Wśród tej dziwnej sytuacji naraz Hispaniola uderzyła o coś, zachwiała się i ugrzęzła na chwilę w piasku. Następnie zaś z błyskawiczną szybkością Przechyliła się na bok, tak, iż pokład stanął pod kątem 45 stopni, a prawie cała beczka wody chlusnęła przez otwory, rozlewając wielką kałużę między pokładem a burtą. Obaj w jednej chwili zerwaliśmy się z nóg i potoczyliśmy się niemal razem do szpygatów. A nieżywy człowiek w czerwonej szlafmycy z rozkrzyżowanymi jeszcze ramionami sztywnie potoczył się za nami. Byliśmy tak blisko siebie, że głowa moja zderzyła się z obcasem podsternika, aż mi głośno zadzwoniły zęby. Jednym susem stanąłem znów pierwszy na nogach, gdyż chęc zaplątał się w ciało nieboszczyka. Nagłe przechylenie okrętu uniemożliwiło mi wymknięcie się. Musiałem więc znaleźć inną drogę ucieczki. I oto natychmiast, gdyż mój prześladowca już mnie prawie miał w ręku. Błyskawicznie, jak myśl, skoczyłem między liny bezanmasztu, Wdzierając się na rękach coraz wyżej, i nie odetchnąłem, póki nie usadowiłem się na Rei. Uratowałem się dzięki swej żwawości. Puginał uderzył o niecałe pół stopy ode mnie, gdy wspinałem się w górę. Izrael Hentz stanął z otwartymi ustami i twarzą zwróconą ku mojej. Istny posąg zdziwienia i rozczarowania. Korzystając z dogodnej dla mnie chwili, zmieniłem proch w krucicy, następnie zaś. Mając broń gotową do strzału i chcąc być podwójnie zabezpieczony, wyciągnąłem nabój z drugiej i naładowałem ją na nowo. Moje nowe zajęcie zbiło z tropu chęca, gdyż pojął, że przyszła kreska na niego. Po widocznym wahaniu przywlókł się na koniec ciężko kulinom i trzymając puginał w zębach, począł powoli i z trudem wspinać się do góry. Wiele czasu i jęków kosztowało go wleczenie za sobą zranionej nogi. Wobec czego spokojnie ukończyłem swe przygotowania, zanim przebył przeszło trzecią część drogi pod górę. Wtedy, trzymając pistolety w obu rękach, przemówiłem do niego. Jeszcze krok, panie Hentz, a roztrzaskam ci mózgownicę. Ludzie umarli nie kąsają, sam o tym wiesz, dodałem z chichotem. Zatrzymał się od razu. Z gry jego twarzy poznałem, że starał się myśleć. Ale proces myślowy postępował tak wolno i niesprawnie, że śmiałem się głośno w swej świeżo odkrytej bezpiecznej kryjówce. W końcu, przełknąwszy kilkakrotnie, zaczął mówić. A na twarzy miał wciąż jeszcze ten sam wyraz niebywałego zmieszania. Żeby móc się odezwać, musiał wyjąć z ust puginał, zresztą pozostał nieruchomy. Jimie, powiedział, zdaje mi się, że i ty i ja postąpiliśmy źle. Więc powinniśmy zawrzeć układ. Chciałem cię użyć tylko do tej przeprawy. Ale nie mam szczęścia, nie. I zdaje mi się, że będę musiał walczyć. A widzisz, że to ciężko takiemu staremu żeglarzowi z takim chłopcem okrętowym jak ty, Jimie. Wchłaniałem jego słowa i śmiałem się do rozpuku, czupurnie jak kogut na murku. Wtem znienacka ujrzałem jego prawicę podniesioną do góry. Coś warknęło w powietrzu, jak strzała. Poczułem uderzenie, a następnie ostry ból, i spostrzegłem, że coś mnie przygwoździło za ramię do masztu. Podczas strasznego bólu i oszołomienia w owej chwili, nie mogę powiedzieć, czy stało się to z mojej woli, a jestem pewny, że nie celowałem świadomie. Oba moje pistolety wypaliły i wypadły mi z rąk, lecz upadły nie same. Podsternik, wydawszy stłumiony okrzyk, Wypuścił z garści linę i głową na dół plusnął w wodę. Rozdział 27. Talary. Wskutek przechylenia okrętu maszty sterczały daleko nad wodą, tak iż ze swego stanowiska na poprzecznicy nie widziałem pod sobą nic oprócz powierzchni zatoki. Hens, który nie wdrapał się tak wysoko, był oczywiście bliżej okrętu i spadł pomiędzy mną a burtą. Wydostał się jeszcze raz na powierzchnię, ociekając pianą i krwią, a potem pogrążył się już na zawsze. Gdy woda się wygładziła, zobaczyłem, jak leżał skurczony na czystym, jasnym piasku w cieniu burty statku. Kilka ryb uwijało się przy jego zwłokach. Niekiedy podczas wstrząśnień wody zdawało się, że trup się nieco porusza, jak gdyby usiłując powstać. Jednakże podsternik nie żył już na pewno, przestrzelony i zatopiony jednocześnie, i stał się pastwą ryb w tym samym miejscu, w którym zamierzał mnie zabić. Zanim jednak doszedłem do tej świadomości, dał mi się we znaki ból, wycieńczenie i przerażenie. Gorąca krew spływała mi po plecach i po piersi. W miejscu, gdzie puginał przygwoździł mnie do masztu, ramię piekło mnie jak rozpalonym żelazem. Lecz te istotne cierpienia nie były moją największą udręką gdyż mniemałem, że potrafię je znosić bez skargi. O wiele więcej lękałem się, że spadnę z wierzchołka masztu w tę cichą, zieloną wodę i spocznę obok ciała podsternika. Wpiłem się oburącz w drewno, aż uczułem ból pod paznokciami i zamknąłem oczy, jak gdybym chciał zasłonić przed sobą niebezpieczeństwo. Zwolna odzyskałem zmysły. Tętna moje poczęły bić równomiernie i zapanowałem nad sobą. Pierwszą mą myślą było wyrwać puginał z ciała. Lecz albo ostrze utkwiło zbyt silnie, albo też siły mnie zawiodły, gdyż poniechałem tego przejęty gwałtownym dreszczem. Rzecz szczególna, że ten dreszcz uczynił swoje. Sztylet bowiem ugodził był mnie w ten sposób, że niewiele brakowało, by chybił. Trzymał się tylko na skrawku skóry. Dreszcz wyrwał go zupełnie. Oczywiście krew popłynęła tym obficiej. Lecz stałem się już pewnym siebie – i jedynie zasurdut i koszule przyczepiony byłem do masztu. Nagłym szarpnięciem zerwałem tę ostatnią przeszkodę i po szlaku zszedłem znów na pokład. Pomimo całego wstrząsu nie wróciłbym za nic w świecie pozwieszającej zwieszającej się wancie, z której tak niedawno runął w Morze Izrael. Zszedłem w dół i opatrzyłem ranę jak umiałem. Bolała mnie ona dotkliwie i wciąż jeszcze krwawiła obficie. Lecz nie była ani głęboka, ani niebezpieczna, i nie ocierała się bardzo, gdy poruszałem ramieniem. Następnie rozejrzałem się dokoła, a że okręt stał się obecnie niejako moją własnością, począłem przemyśliwać nad sposobami pozbycia się ostatniego pasażera, nieżywego obrajana. Jak wspomniałem, zatoczył się on do burty, pod którą leżał niby szpetna i niezgrabna kukła wielkości żyjącego człowieka. Lecz jakże daleki od barwy i powabu życia. W tej pozycji. Łatwo przyszło mi się z nim uporać, ponieważ zaś nawyk tragicznych przeżyć zatarł we mnie wszelką odrazę do śmierci, ująłem go w pół, jakby to był wór z otrębami i za jednym zamachem strąciłem go z okrętu. Z głośnym pluskiem poszedł na dno. Jedynie czerwona czapka zsunęła mu się z głowy i bujała na powierzchni wody. Gdy wzburzona toń zabliźniła się, ujrzałem jego i Izraela leżących jeden obok drugiego, obu poruszanych chwiejnym kołysaniem się wody. Obrajan, choć był jeszcze wcale młody, miał sporą łysinę. Spoczywał, ułożywszy łysą głowę na kolanach człowieka, który go zabił, a zwinne ryby przewijały się tam i sam nad oboma. Byłem teraz sam na okręcie. Właśnie rozpoczął się odpływ. Słońce skłoniło się już tak nisko, że cienie sosen na zachodnim brzegu stały się pomostem przez całą szerokość przystani i rysowały wzorki na pokładzie. Zerwał się wieczorny wiatr. A choć zaporę dlań tworzył dwuwierzchołkowy wzgórek na wschodzie, to jednak liny poczęły z cicha poświstywać, a nieczynne żagle zaszeleściły tu i ówdzie. Zmiarkowałem, że okrętowi grozi niebezpieczeństwo. Pośpiesznie zwinąłem kliwry i byle jak ściągnąłem je na pokład. Gorsza sprawa jednak była z grot żaglem. Gdy bowiem okręt się przechylił, bom żaglowy wysunął się poza jego obręb, a nasada oraz kilka łokci żagla zanurzyły się pod wodę. Myślałem, że to samo powiększa jeszcze niebezpieczeństwo. Co więcej, lina była tak ciężka, iż, omal lękałem się pod nią podchodzić. W końcu dobyłem noża i przeciąłem liny podtrzymujące żagiel. Wierzchołek opadł nagle, a wielka, wzdęta płachta luźnego żagla rozpostarła się szeroko na wodzie. Na nic się już nie zdały wszystkie zabiegi, by ściągnąć go z powrotem. Tyle tylko mogłem zdziałać. Odtąd już Hispaniola, podobnie jak ja. Musiała zawierzyć własnemu szczęściu. Tymczasem cała przystań osnuła się cieniem. Ostatnie promienie słoneczne, pamiętam, przenikały przez leśną polanę i połyskiwały jasno jak drogie kamienie na kwiecistej oponie rozbitego statku. Zaczęło się robić chłodno. Odpływ zdążał gwałtownie w stronę morza, a szoner coraz to więcej i więcej przechylał się na bok. Wspiąłem się naprzód i rozejrzałem się wokoło. Zdawało mi się, że jest dość płytko. Więc na wszelki wypadek oburącz trzymając uciętą cumę, zsunąłem się ostrożnie z burty. Woda sięgała mi zaledwie do pasa. Piasek był twardy i pomarszczony od fal. Brnąłem do brzegu bardzo odważnie, pozostawiając Hispaniolę obaloną na bok z płachtą żagla szeroko zalegającą powierzchnię zatoki. Mniej więcej w tym samym czasie słońce zaszło zupełnie, a wiatr szeleścił nieznacznie w pomroce pośród rozchybotanych sosen. A więc nareszcie rozstawałem się z morzem. A nie wracałem też z pustymi rękoma. Tam leżał szoner oczyszczony wreszcie z piratów oraz przysposobiony dla naszych ludzi do wsiadania i powtórnej żeglugi. Nie miałem w tej chwili gorętszego pragnienia nad to, by powrócić do warowni i pochlubić się swymi czynami. Może oczekiwała mnie nagana za włóczęgostwo. Lecz zdobycie Hispanioli było odpowiedzią dostatecznie usprawiedliwiającą na każdy zarzut. I spodziewałem się, iż sam kapitan Smolet przyzna, że nie zmarnowałem czasu. Tak rozmyślając i ożywiony wielką otuchą, zacząłem kierować się ku warowni i moim druhom. Pamiętałem, że najbardziej na wschód płynąca rzeczka spośród tych, które wpadają do przystani kapitana Kida, wypływa ze wzgórza o dwóch wierzchołkach po mej lewej ręce. Zwróciłem więc kroki w tę stronę, w której mogłem przejść rzeczółkę, jako że była tam jeszcze niegłęboka. Las był nader przejrzysty. Teraz idąc wzdłuż skraju podnóża, okrążyłem niebawem załom zatoki i niedługo potem przebrnąłem niesięgającą mi do kolan strugę. W ten sposób znalazłem się w pobliżu tego miejsca, w którym spotkałem był Marona Benaguna. Odtąd szedłem uważniej, rozglądając się na wszystkie strony. Ciemność była wprost jakby dotykalna, a gdy spojrzałem na rozpadlinę między dwoma wierzchołkami, Dostrzegłem ogień migocący na tle nieba. Nasunęło mi się przypuszczenie, że to nasz wyspiarz gotował sobie wieczerze na buzującym ognisku. I zdumiałem się w głębi serca, że ten człowiek jest na tyle nieostrożny. Przecież jeżeli ja dostrzegałem ów blask, to czyż mógł on ujść w wzroku samego Silvera, który obozował na wybrzeżu pośród trzęsawisk? Stopniowo noc stawała się coraz czarniejsza. Więc czyniłem, co było w mej mocy, by choć z największymi trudnościami przedostać się do miejsca przeznaczenia. Rozdwojony wzgórek oraz szczyt lunety po mej prawicy stawały się coraz mniej wyraźne. Gwiazdy były blade i nieliczne. A w wądołach, przez które przechodziłem, potykałem się ustawicznie o krzaki i staczałem się po usypiskach piaskowych. Naraz oblała mnie jakaś światłość. Spojrzałem w górę. Blady blask promieni księżycowych. Zajaśniał na szczycie lunety, a wkrótce potem ujrzałem coś szerokiego i srebrzystego, co podnosiło się zwolna z poza drzew. Poznałem, że wschodzi księżyc. Przy jego świetle przebyłem pośpiesznie tę część drogi, jaka pozostawała jeszcze przede mną. To idąc, to znów biegnąc, zbliżałem się z niecierpliwością do warowni. Wszakże, gdy zacząłem przedzierać się przez gąszcze, które opasują ją, miałem tyle równowagi, że zwolniłem kroku. I szedłem z niejaką ostrożnością. Byłby to zaiste fatalny koniec mych przygód, gdyby miał mnie przez omyłkę zastrzelić ktoś z mej własnej kompanii. Księżyc wznosił się wciąż wyżej i wyżej, a jego blask począł słać się tu i ówdzie, płatami wśród bardziej odsłoniętych połaci lasu. Wprost przede mną pojawił się między drzewami odbłysk odmiennej barwy. Był on czerwony i jaskrawy. A od czasu do czasu nieco przygasał, jak gdyby to był żar gasnącego ogniska. Jak mi życie miłe, nie mogłem odgadnąć, co to było takiego. Wreszcie doszedłem do samej krawędzi wyrębu. Zachodni kraniec był już zalany światłem miesiąca. Reszta, między innymi i sama warownia, pogrążona była w mrocznym cieniu, przekreślonym tu i ówdzie podłużnymi smugami srebrzystej poświaty. Z jednej strony domu dopalało się ognisko, przyświecając jasno. I rzucając nieustannie czerwone odbłyski, które silnie kontrastowały z łagodną bladością księżyca. Nie było żywej duszy, nie było słychać najmniejszego szmeru oprócz szumu wiatru. Zatrzymałem się, przejęty zdziwieniem, a może trochę i obawą. Nie było naszym zwyczajem zakładać duże ogniska, gdyż według rozporządzenia kapitana oszczędzaliśmy paliwa. Zacząłem się więc obawiać, że zaszło coś niedobrego podczas mej nieobecności. Przekradłem się koło wschodniego narożnika, trzymając się cały czas w cieniu, a w dogodnym miejscu, gdzie mrok był najgęstszy, przelazłem przez palisadę. Dla wszelkiej pewności, stanąłem na czworakach i poczołgałem się bez szelestu do węgła domu. Gdy podszedłem bliżej, nagle uczułem w sercu wielką ulgę. Chrapanie samo przez się nie jest przyjemnym odgłosem, i często kiedy indziej uskarżałem się na nie. Lecz w owej chwili. Wydało mi się, że słyszę muzykę, gdy doszło do mych uszu głośne i spokojne chrapanie śpiących mych przyjaciół. Okrzyk Straży Nocnej na Okręcie, owe przemiłe słowa Wszystko w Porządku nie podziałały na mnie nigdy bardziej uspokajająco. Na razie jedna rzecz nie ulegała wątpliwości. Pełniono tu warte haniebnie opieszale. Gdyby tak Silver ze swymi chrustami podkradł się pod ich stanowisko, żywa dusza nie doczekałaby brzasku dnia. Otóż co się dzieje, myślałem sobie, gdy kapitan jest raniony i począłem znów robić sobie surowe wyrzuty za opuszczenie ich w takim niebezpieczeństwie, gdy było za mało ludzi do zaciągania straży. Tymczasem dotarłem do drzwi i podniosłem się na równe nogi. Wewnątrz było ciemno, tak że nic nie mogłem rozeznać. Słuchem wyróżniałem za to nieprzerwany pomruk chrapiących i jakiś cichszy z rzadka powtarzający się odgłos, jakby trzepotania się czy dziobania, którego nie umiałem sobie wytłumaczyć. Wyciągnąwszy ręce przed siebie, szedłem po omacku wciąż naprzód. Położę się na swoim miejscu, myślałem sobie, śmiejąc się w duchu, i zabawię się widokiem ich twarzy, gdy odnajdą mnie rano. Posuwając się, zawadziłem o coś stopą. Była to noga jednego ze śpiących. ów przewrócił się i stęknął, lecz się nie obudził. Wtem zupełnie nieoczekiwanie, z głębi ciemności, wybuchnął przeraźliwy głos. Talary, 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 talary i tak dalej, bez przerwy i odmiany, niby klekotanie młynka. Kapitan Flint, zielona papuga Silvera. Ją to poprzednio słyszałem dziobiącą kawałek kory. Ona to teraz, strażując lepiej niż jakakolwiek istota ludzka, oznajmiła swym jednostajnym refrenem moje przybycie. Nie zdążyłem już ochłonąć. Na ostry, przeraźliwy krzyk papugi śpiący zbudzili się i porwali z miejsca. Rozległo się siarczyste przekleństwo i głos Silvera. Kto idzie? Zwróciłem się do ucieczki, ale zderzyłem się gwałtownie z jakąś osobą. Odbiłem się i wpadłem prosto w objęcia drugiej, która ze swej strony zwarła ramiona i uchwyciła mnie jak w kleszcze. Przenieś rzadkie w diku, rzekł Silver. Byłem pojmany. Jeden z ludzi opuścił warownię i za chwilę wrócił z płonącym łuczywem.